Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla sklepu skrapacja.pl. Jako, że już niedługo są walentynki, 14 lutego, więc postanowiłam przygotować kartkę walentynkową w formie takiej koperty 3D. Ja ją tylko tutaj lekko zdobiłam na wieczku, a po otwarciu tutaj nam się wysuwa kartka, gdzie możemy wypisać życzenie, nawet zwykłe kocham Cię. Myślę, że jeżeli będę robiła drugą tą kartkę, którą teraz razem z Wami będę robiła, być może tutaj obetnę ten narożnik, żeby po prostu więcej tej kartki, na której można było, będzie wypisać życzenia, było widoczne. I do wykonania takiej kartki użyłam i użyję do wykonania też drugiej razem z Wami papierów z kolekcji Craft O'Clock Greymouth, czyli szary nastrój. I użyję teraz arkuszy numer 01 i numer 06. Ja już sobie przycięłam do właściwych rozmiarów, żeby szybciej po prostu nam to wszystko poszło. I wycięłam też sobie papier bazowy, z którego będę robiła tę właśnie bazową kopertę. Tutaj wykorzystałam papier biały, a tutaj wykorzystam papier taki dwustronny, jednokolorowy, który dostępny jest w sklepie w kolorze maroon red, taki ładny, stłumiony, ciemno-czerwony odcień. Tutaj ten papier mam przycięty już do rozmiaru 8¼ na 8¼ i tak jak tutaj w tej kartce okleję bazę dwoma warstwami papieru ozdobnego. Ten taki ciemny w deski pójdzie na spód i ten arkusz jest przycięty do rozmiaru 7,5 na 7,5. Natomiast wierzch będzie ozdobiony takim papierem. Pamiętajcie, że jeżeli macie na papierze jakiś konkretny wzór, to po wykonaniu koperty on będzie po skosie. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. I ten papier ma rozmiar 7¼ na 7¼ cala. Wszystkie wymiary w calach, jeżeli zdążę przekalkulować to wszystko na centymetry, to też i w centymetrach, będą oczywiście na dole w opisie filmu, tak samo jak wszystkie materiały i narzędzia, których będę używała. Do wykonania koperty będzie nam potrzebna tablica. Bardzo fajne urządzenie, naprawdę świetnie się na niej robi koperty w przeróżnych wymiarach. Tutaj ma oczywiście rozpiskę. Ja korzystałam z kalkulatora do kopert, który znalazłam w internecie. Dzięki takiej jednej z grup facebookowych, oczywiście podlinkuję to Wam pod spodem. I co tutaj jeszcze mam? Do ozdabiania tej kopertki, tej kartki wykorzystałam wykrojniki serca, takie dwuwarstwowe z Craft & You. Takie napisy z Marian ze strzałkami, akurat tutaj wykorzystałam oczywiście napis Love, tak jak tutaj widzicie. On jest wycięty ze złotego papieru. Tutaj mamy jeszcze napis Wish, tutaj jest Love, tutaj jest Dream i Believe. Kolejny zestaw to jest taki zestaw wykrojników i stempli. Być może je wykorzystam, przygotowałam je sobie na wszelki wypadek. I tutaj też mamy spodnie, na spodniej warstwie serduszko z falbanką i z dziurkami. Tutaj jest wierzchnia warstwa, którą możemy tutaj nakleić. Jest stempelek z napisem Sweet Love, którym możemy wystemplować na przykład to serduszko i kilka napisów takich nawiązujących też, myślę, do walentynek, że być może je wykorzystam. I tutaj wykonałam tylko takiego małego kwiatuszka, nie chciałam jakoś przesadnie tej kartki ozdabiać, użyłam tego małego kwiatka z Lady E i takich gałązek, też to jest komplet wykrojników od Marian Design. Także na razie sobie te wykrojniki odłożę, ja będę je później wycinać. Ach, i jeszcze tutaj, nie wiem czy widać na filmie, ale kopertka z tyłu i tutaj z przodu wykonałam chlapania taką farbą akrylową. Oczywiście ją rozwodniłam najpierw i to jest farbka z renesansu. Oczywiście też w kolorze gold, w kolorze złota. Jest kilka odcieni tego złota, więc oczywiście to też Wam podlinkuję na dole w filmiku. Dobrze. Teraz przygotujemy sobie wspólnie bazę naszej kartki, czyli zrobimy koperty. I tak, te papiery, którymi będę ozdabiała całą tą bazę, czyli tę kopertę,
Też będę jakby wycinała z niej kopertę, tylko już nie kopertę 3D, tylko zwykłą płaską kopertę, a następnie sobie po prostu te wszystkie części powycinam i żeby one miały już powycinane tutaj też wszystkie te zaokrąglenia, żeby to fajnie wszystko do siebie pasowało. Także taki sposób sobie wymyśliłam, żeby okleić kopertę, czyli w zasadzie będziemy robić 3 razy kopertę, a te będziemy rozcinać i oklejać bazę. Dobrze, do dzieła. Razem zrobimy sobie te kopertki, a potem to już wszystko obejrzymy w przyspieszeniu. Także na bazę potrzebujemy, tak jak mówiłam, papieru o rozmiarze 8¼ na 8¼ cala. I układamy sobie na tablicy. Tym lewym brzegiem musimy znaleźć sobie 3¼ cala. 3¼ cala i to będzie około 8 cm 2 mm. Nie używam centymetrów w ogóle, więc troszeczkę się w tym gubię, ale tak jak widzę tutaj na tej podziałce centymetrowej, więc to będzie mniej więcej w tym miejscu. Czyli 3¼ cala. I robimy pierwsze dziurkowanie i tutaj wzdłuż tej linii, która jest wzdłuż tego rowka, który jest na tablicy, robimy bigowanie. Ja mam jeszcze starą wersję tablicy, ale w sklepie dostanie się taką śliczną, biało-turkusową. Moja jest szara. I teraz przesuwamy, nie obracamy, nie przestawiamy nic, tylko przesuwamy dalej w lewo papier, żeby ten brzeg znalazł się w odległości 3¼, czyli w centymetrach to będzie jakieś 9 cm 2 mm. Czyli 3¼, znowu. Wciskamy dziurkacz i wykonujemy następne bigowanie i w ten sposób powstanie nam ten grzbiecik koperty. U mnie ta głębokość koperty będzie wynosiła 1¼ cala. I potem pozostaje nam już tylko obracanie całości. Obracamy, ustawiamy sobie ten znacznik tutaj przy dziurkaczu na pierwszej linii, którą żeśmy przebigowali. Dziurkujemy i robimy następne bigowanie. Ustawiamy na kolejnej linii, dziurkujemy i migujemy. I tak robimy ze wszystkich 4 stron. Już gotową bazę. Teraz jeszcze tylko musimy sobie powycinać tutaj w narożnikach takie zbędne części, które nam się przy kopercie nie przydadzą. Ja sobie wezmę małe nożyczki i z jednej strony wycinamy całość, czyli wycinamy tutaj po liniach bigowania, też wycinając te linie bigowania. To będzie góra naszej koperty, czyli ta część, która się będzie zamykać i otwierać. Możemy sobie to wyrównać. A tutaj będzie dół koperty i tutaj sobie tylko natniemy z jednej strony. O, mam na myśli tutaj tę część. Nacinamy z jednej strony, żeby ten taki języczek, który nam tutaj powstanie, wszedł do środka i żeby nam się tutaj nie robiła taka brzydka dziura. Także tutaj nacinamy tylko z jednej strony. I to sobie zostawiamy. Później będziemy zaginać to oczywiście wzdłuż linii bigowania i składać całą kopertę, ale ja całą kopertę będę sklejała dopiero jak okleję ją papierami tymi ozdobnymi. Czyli bazę mamy już gotową. I teraz zrobię jeszcze z Wami te 2 koperty, które będę później rozcinać i oklejać nimi bazę. I spodnia warstwa tego papieru ozdobnego, czyli ta pierwsza warstwa, przypominam, papier docięłam do rozmiaru 7¼ na 7¼ cala. I ustawiamy papier tak, żeby lewy brzeg znajdował się na 3¼ cala. 3¼ cala, ponieważ to jest płaska koperta, nie koperta 3D, będziemy robić tylko jedno dziurkowanie i jedno bigowanie z każdej strony. I potem to już tak jak poprzednio. Dookoła ustawiamy znacznik na linii bigowania, którą żeśmy zrobili.
dziurkujemy i przejeżdżamy kością wzdłuż tego rowka na tablicy. Tutaj te linie bigowania posłużą nam tylko jako taki znacznik, jak te części przyciąć, żeby później dopasować je do koperty. I też od razu sobie zaokrąglę narożniki. I ta wierzchnia warstwa z papieru ozdobnego, przypominam, papier przycięłam do rozmiarów 7¼ na 7¼. Ustawiamy go lewym brzegiem w odległości 2,7. Tutaj mamy 2,7. Dziurkujemy i bigujemy. Tablica już spełniła swoją rolę, swoje zadanie, nie będzie nam już potrzebne. Ja jeszcze Wam pokażę, jak należy dociąć papier, żeby zrobić ten element, który nam się z koperty będzie wysuwał. I żeby zrobić tę karteczkę, która tutaj nam się wysuwa z koperty po jej otwarciu, musimy przyciąć papier. Ja wybrałam sobie ten, który będzie moją drugą warstwą, czyli ten ciemny. Przycięłam go do rozmiaru 5 na 3 1/2 cala. I teraz tak, tą krótszym brzegiem musimy go ustawić u góry tablicy do bigowania i wzdłuż dłuższego brzegu bigujemy na 1/2. I tutaj tablica do bigowania nam już więcej nie będzie potrzebna, ale tę zakładkę będziemy musieli sobie przyciąć troszeczkę wzdłuż linii bigowania, tak mniej więcej, myślę, że około 1 cala, ścinając też linię bigowania z jednej strony i z drugiej strony tak samo. I teraz po skosie. I powstaje nam taka niewielka zakładka, którą będziemy mocować ten fragment w środku do koperty, tutaj do klapki. I oczywiście będzie go trzeba jeszcze okleić białym papierem. Ja go przycięłam o 1¼ cala mniej niż ten gotowy element. Dobrze, tablicę już sobie mogę schować, ona już nie będzie potrzebna, chyba że ktoś będzie robił na niej koperty. Ja nie potrafię robić kopert na tablicy do bigowania. Od razu to mówię, zastrzegam, nie potrafię. Teraz będę sobie docinała te papiery ozdobne, tak żeby pasowały mi tutaj do tej bazy. To znaczy będę je wycinać wzdłuż tych linii bigowania, a potem będę sobie je przykładać, zaznaczać i docinać, tak żeby wszystko ładnie wyglądało, ale to myślę zrobię już poza kadrem, czyli widzimy się za chwileczkę. I teraz mam już wszystkie elementy tych moich kopert, tych naszych kopert, które żeśmy zrobili przygotowane do oklejania. To znaczy ta baza i tutaj może lepiej zobaczycie sens robienia właśnie trzech kopert, ponieważ po prostu lepiej będzie dopasować wszystkie te elementy papieru ozdobnego, które będziemy oklejać bazę, do tych krzywizn, które powstały po użyciu dziurkacza z tablicy. I dlatego baza mojej koperty była robiona do rozmiaru 6x4 cale i każdą kolejną kopertę robiłam o 1¼ cala mniejszą, to znaczy ta z ciemnego papieru miała 5¾ na 3¾, natomiast ta z jasnego miała 5¼ na 3¼, taki rozmiar tej bazy. Myślę, że w miarę jasno Wam to wszystko wytłumaczyłam i pocięłam sobie właśnie te kopertki wzdłuż tych linii bigowania, które robiliśmy na tablicy, a następnie już przykładając ten elemencik na przykład do bazy, tutaj zaznaczałam sobie, jak należy go dociąć, żeby powstał ładny margines. I teraz pozostaje mi tylko okleić tę kopertę papierami, złożyć ją razem i później Wam jeszcze pokażę tylko, jak należy wkleić ten element, na którym można sobie napisać tekst życzeń.
I teraz zostaje nam jeszcze tylko wklejenie tego elementu z miejscem do wypisania życzeń. Ona będzie przyklejona, ta klapeczka będzie przyklejona do tej klapki zamykającej kopertę. I należy sobie wyznaczyć od tej linii migowania, tutaj bliżej czubka tej klapeczki, około 5 ósmych cala. To z uwagi na to, że mamy tutaj ten narożnik, gdybym go ścięła, mogłabym na przykład tę kartkę przykleić troszeczkę bliżej, wtedy ten mechanizm by po prostu o to nie zahaczał, ale oczywiście robię tę kopertę bardzo szybko i zapomniałam tego ściąć, więc odmierzę sobie tutaj od tej linii migowania 5 ósmych cala i mniej więcej na środku tutaj tej klapki wkleję ten element z miejscem do wypisywania życzeń. Cała baza naszej koperty, łącznie z tym elementem, no nazwijmy go pop-up, ponieważ on tak troszeczkę wyskakuje nam z tej koperty, już jest gotowa. Mnie pozostało tylko już ozdobić kopertę, podobnie jak tutaj. I będę wykorzystywała właśnie te wykrojniki, które Wam wcześniej pokazywałam. I później też zrobię jeszcze chlapania tą złotą farbą akrylową. Myślę, że zobaczymy sobie to już wszystko na przyspieszeniu, także ja już się z Wami na razie dzisiaj żegnam. Przypominam, że wszystkie wymiary będą w opisie, tak samo jak linki do wszystkich produktów dostępnych w sklepie Scrapasja. I do zobaczenia w kolejnym filmiku z inspiracjami. Pa!
Thank you.